Jak utrzymać mózg w dobrej formie? Wiadomo, że wysoki poziom cholesterolu szkodzi. Podobnie jak wysokie ciśnienie i nadwaga. Ale nie wszyscy wiedzą, że są to zagrożenia nie tylko dla ciała. Mogą też pogorszyć sprawność umysłową. Kolejne badania nad mózgiem wykazują, że jego kondycja zależy od tego, w jakiej formie znajduje się nasz organizm. Na przykład 5 półgodzinnych treningów aerobiku w tygodniu zapewni nam bystrość umysłu. Ćwiczenia fizyczne mają zbawienny wpływ na serce. Dzięki nim powiększa się też objętość hipokampa, części mózgu odpowiedzialnej za tworzenie wspomnień. Ale to nie wszystko. Podczas ćwiczeń wytwarza się BDNF, neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego. Swoisty nawóz, dzięki któremu tworzą się nowe połączenia nerwowe i szare komórki. Właśnie dlatego trzeba żyć aktywnie. I nie chodzi tylko o sport, ale także o utrzymywanie kontaktów towarzyskich, zwłaszcza w późniejszym wieku. Udowodniono, że u ludzi, którym nie doskwiera samotność, ryzyko wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych jest mniejsze. I to jest dobra wiadomość. Jest jeszcze jedna rzecz, która utrzymuje mózg w dobrej formie. Trening umysłu. Oto 3 równorzędne metody, które pomagają stymulować mózg. Po pierwsze, podejmuj wyzwania. Po wykonaniu trudnego zadania czujemy satysfakcję, dzięki której zmienia się skład chemiczny mózgu i czujemy się lepiej. Po drugie, zmieniaj się. To, co nowe, jest dobre dla mózgu. Należy zbierać nowe doświadczenia i poznawać ludzi. Po trzecie, ucz się. Wtedy powstają i wzmocnią się połączenia nerwowe. Z kolei mocniejsze połączenia nerwowe pomagają utrzymać mózg w dobrej formie. Nie pozwól, by wiek cię ograniczał. Miej młodą duszę. Jeśli teraz zadbasz o trening ciała i umysłu, w przyszłości twój mózg się odwdzięczy.